czasami lubisz troszeczkę brylować w towarzystwie, a jesteś leniem strasznym, czyli ja mówię tutaj dokładnie o lwach, to zapraszam do sporządzenia sobie, złe słowo, to zapraszam do pudla. Pudel królewski, duży pies biały lub średniak morelowy, albo jakaś miniaturka lub toy pudel. Dlaczego mówię o pudla? Pudle są wyjątkowymi psami, tylko trzeba zaprowadzić je do strzyżenia. Mało tego, nie zostawiają szaty, czy nie widać, czy lew nie musi sprawdzać, żeby coś zostało na bluzce. I tutaj tak, ten pies, to nie, dlatego że pudel ma włosy. I pudel ma coś królewskiego. To jest pies na niedźwiedzia, to nie jest żart. Pies, pudel królewski, ten duży, walczył kiedyś z niedźwiedziami. To jest pies myśliwski. Nie wiem, kto go wsadził w psy ozdobne, może tylko dlatego, że się bardzo łatwo strzyże. Ale w rzeczywistości, przecież w Anglii, pracują w policji i robią niesamowite rzeczy. Mają świetną pamięć. Są psami, które chyba pokonują wszystkie psy w pamięciówce takiej naszej ludzkiej. To, co my chcemy. Czy przynoszą gazetę, czy wykonują pewne rzeczy, czy aporty, czy stosują jakieś prace ze względu na nas. No, różne. Na przykład mój kolega uwielbiał, kiedy pies go budził rano. No więc pies go o 7:25 dokładnie budził. Skąd wiedział, że ma, czy miał budzik? Ani zegarka na łapie, a jednak skądś wiedział. I radzę osobom spoza kurwa pudla. Pudel naprawdę, tylko teraz trzeba wybrać, którego. I ja zawsze radzę tym typowym lwom, tak zwanym leniom, morelowego. Są to bardzo rzadkie psy i naprawdę przepiękne. Olbrzym morelowy. Marzenie. Ja przez wiele lat wakacje miałem pudla królewskiego, bo tam na wakacjach, gdzie jeździłem, dokładnie do Sopot, i wychodziłem z królewskim pudlem, który był strzyżony raczej tak na krótko bardzo, chociaż nie zależało nikomu na tym pudlu. To były chyba najpiękniejsze momenty, kiedy wychodziliśmy na plażę i pudel leżał razem ze mną na plaży w Sopocie. I jak on się zachowywał? Aż cudownie pływał. No i przede wszystkim uwielbiał makaron. W każdej postaci. Pamiętam, kiedy szliśmy Monte Cassino, bardzo ładnie się zachowywał, kiedy widział inne psy. Po prostu udawał inną rasę. Szedł tym paradnym takim swoim kroczkiem. I każdy mówił: o, pudel, ale jaki śmiesznie ostrzyżony. On robił z siebie sarenkę czy też konika. To było cudowne. One wiedzą, kiedy się mówi o nich. Także pudel dla lwa. Dziękuję bardzo i zapraszam na dalsze opowieści o kynologii, astrologii czy astrologii w kynologii. Już sam nie wiem. Dziękuję.